Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się naprawą mojej kosiarki, w której ostatnio wymieniałem olej. Wszystko było ok, ale potem przestała 2 tygodnie w garażu i kosiarka, gdy odpaliła, no, zrobiła zasłonę dymną. Taki biały dym zrobiła, czyli ewidentnie olej dostał się do komory spalania. I jak widać, cały wydech jest zalany olejem, cały tłumik. Kosiarka po prostu zaczęła wypluwać olej. Ok, co jeszcze zauważyłem, że po wyjęciu bagneta do sprawdzania stanu oleju, no poziom oleju był dużo za wysoki, bo tutaj mamy maksa, a poziom oleju sięga aż dotąd. Także jest ponad 2 razy wyższy niż powinien być. Jak widać, olej jest bardzo rzadki i czuć w nim benzynę, czyli ewidentnie dostała się benzyna do oleju, dlatego się zwiększył jego stan. Kosiarka pluje olejem, ponieważ jest go za dużo. Jaki może być tego powód? Na wężyku od paliwa mam tylko filtr, nie ma żadnego kraniku, także myślę, że po prostu do gaźnika dostał się jakiś syf. Być może przyciął się zaworek iglicowy i cały czas paliwo było podawane. Tutaj zbiornik paliwa również jest wyżej, więc jakieś tu ciśnienie jest wytwarzane i to paliwo napływa tutaj do gaźnika samo. I cały czas benzyna lała się do cylindra. I tak kosiarka stała przez 2 tygodnie i ta benzyna się przedostała do oleju. Także olej już jest do wyrzucenia. Filtr oleju też muszę zmienić i oczywiście muszę przeczyścić gaźnik. Może być jeszcze tak, że pływak będzie dziurawy i też go będzie zalewała benzyna, także sobie to zaraz sprawdzimy, co tam się stało. Być może skończy się tylko na przeczyszczeniu w moim przypadku, ale najpierw spuszczam znowu cały olej z kosiarki, wyjmuję filtr i na razie kosiarkę tak zostawię do jutra. Niech sobie to przeschnie, niech ta benzyna wyparuje tam z silnika. I pamiętajcie, że teraz jak będziecie spuszczać ten olej, to nie odpalajcie tej kosiarki, bo olej po wymieszaniu z benzyną już stracił właściwości smarne. Także nawet jeżeli chcemy rozgrzać, żeby ten olej łatwiej spłynął, to ta kosiarka może się zatrzeć, bo nie będzie miała smarowania. Także koniec gadania i zabieram się do pracy. Wow, olej jest mega rzadki. Nie wiem, czy ten filtr jest do wyrzucenia, czy nie. Być może jeśli go odstawię na ten sezon, żeby sobie postał, to benzyna z niego wyparuje i na przyszły sezon byłby dobry. Tutaj kolega Mr. Kamil 28 w komentarzach podpowiedział mi, że filtry Filtrona o oznaczeniu OP518 pasują do tych silników i sobie taki zakupiłem. Ten filtr był 2 razy tańszy od tego z Bridge'a, także dzięki za radę. Nie zakładam, zostawiam kosiarkę tak, myślę, na jeden dzień, żeby jak najwięcej tym benzyny wyparowało z silnika. Jeszcze zapomniałem na samym początku wspomnieć, że całe paliwo z baku sobie spuściłem, żeby już nic więcej się do kosiarki nie nalewało. Tutaj nie zapomnijcie sobie zdjąć odmy. To jest odma, jak widać, ona też jest cała zalana. Spójrzcie, wykręciłem jeszcze króciec od gaźnika. I zobaczcie, ile to jeszcze w dolocie benzyny jest. Także wykręcę sobie jeszcze świecę i pokręcę ręką za wiatrak, aby wydmuchać jeszcze całą tą benzynę, która znajduje się tutaj w cylindrze i w dolocie. No, ileś jeszcze z cylindra wylewa benzyny. O kurde. Mnóstwo benzyny jeszcze wypływa z cylindra. To jest jakaś cewka zapobiegająca samozapłonowi w silniku. Moja kosiarka akurat pracowała dobrze. Gdy zmniejszamy jej obroty, to nie strzelała z wydechu. Przy gaszeniu też nie strzelała, także myślę, że z tym urządzeniem wszystko jest ok. Teraz mogę sobie już ściągnąć
osłonę pływaka. Teraz sobie już wyjmę sam pływak tutaj z boku. Należy wysunąć bolec wytrzymający. Okay. Sprawdzam, czy stożek jest w miarę prosty, czy nie ma żadnych schodków. Ale jak widać, jest w dobrym stanie. Teraz każdą część, którą wyjąłem z gaźnika, myję sobie w benzynie, zostawiam trochę do wyschnięcia i następnie wszystko przedmuchuję kompresorem, każdą tutaj dyszę, każdy otwór i składam z powrotem gaźnik. Aha, i jeszcze z tego co widzę, to pływak nie jest nigdzie dziurawy, nie tonie, ani w środku też nigdzie nie ma benzyny. Tutaj tą przepustnicę jednak muszę sobie odkręcić, bo tutaj pianka taka uszczelniająca, jak widać, no wytarła się, także muszę sobie wyjąć to i dociąć nowej pianki. Teraz mogę się już zabrać za składanie z powrotem gaźnika do kupy. Zalałem już świeży olej, założyłem też nowy filtr. Nie pokazywałem tego, ponieważ już nagrałem odcinek na kanale o wymianie oleju w tej kosiarce. Także jeżeli nadal nie wiecie, jak to zrobić, koniecznie go obejrzyjcie. Link wyświetla wam się teraz po prawej stronie u góry. A ja zabieram się teraz za zakładanie gaźnika z powrotem. Więc jeszcze, żeby zapobiec temu problemowi na przyszłość, zakupiłem sobie taki najzwyklejszy kranik do paliwa. Przytnę sobie w tym miejscu wężyk. Gdy będę kończył pracę już kosiarką, to zakręcę kranik, poczekam chwilę, aż kosiarka wypali resztę paliwa, które tam znajduje się w gaźniku, i będę mógł spokojnie już ją zostawić. Ok, kranik mam zamontowany, jak widać. Trzyma się spoko. Zostało mi teraz tylko wkręcić świecę, założyć obudowę z filtrem, no i zalać paliwa do baku i sprawdzić, czy kosiarka będzie chodzić ok. Taki kranik jest to koszt około 10 zł tylko, a w łatwy sposób możemy zapobiec takim właśnie sytuacjom jak ta. Myślę, że jest to dość częsty problem w tych silnikach. Jednak są też inne przyczyny, że benzyna dostaje wam się do oleju. Może być to też spowodowane już zużytym cylindrem, bądź też tłokiem i pierścieniami. Jednak w moim przypadku silnik chodził ok, dopiero po postoju się dostało, także w 100% była to wina właśnie braku kranika i że zaciął się gdzieś gaźnik. Zaraz kosiarkę po zużeniu odpalę, no i oczywiście dymić ona na razie będzie, bo tam już oleju się nalało do tumnika, więc zanim się to wypali, trochę czasu minie, ale po prostu będę sprawdzał, odpalę ją, odczekam chwilę i będę sprawdzał stan oleju. Czy tego oleju nie ubywa, nie przybywa. Chyba jednak będę musiał wyciągnąć ten tumnik i go jakoś przemyć, bo zanim to się wypali, to...
Okej, jak widać kosiarka już nie kopci. Pojeździłem trochę po podwórku, posprawdzałem, wszystko jest w porządku. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. A jeżeli macie jakiś problem ze swoją kosiarką, napiszcie w komentarzu. Spróbuję Wam pomóc. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do kolejnego. Na razie.